Gorąco, cieplutko, w końcu wakacje. Ale paruwa, co? Lampa jak skurwysyn, mówię, lampa jak skurwysyn, wiesz. Będziemy grali w grę, w którą nigdy nie grałem. Reksio i coś tam. Dobra, lecimy, słuchajcie. Dzisiaj nie ma czasu do stracenia. Uwaga. Reksio! Reksio postanowił polecieć w kosmos. Nie, moment. Popływać na desce surfingowej pewnego pochmurnego dnia, pewnego bardzo burzliwego dnia. Słaby giem, strasznie słaby giem. Plątałeś się w niezłe tarapaty. Jak zamierzasz się teraz uwolnić? Ta gra się zaczyna strasznie dziwnie, to jest początek tej gry, po prostu. Trzeba docenić to, że jest jeden dźwięk na lupie od razu, żeby się wkurwiać. Czekaj, o kurwa mać. Czy chłop wejdzie? Dobra, tu coś musi być. Podrzuć mnie na wyspę, czekam na własny telefon z Rzeszowa. Jest śmieszne na początku od razu. Tylko jak ominąć rekina? Dobra, ominąć rekina mam. Czy ja mam wypierdolić tego Czekajcie, tego skurwysyna też da się kliknąć? Da się. On idzie, ja go klikam, on idzie tu. O kurwa, o nie. O Boże. Dobra. Co teraz? Nie? Już mam ogarnięte. Już profesjonalna gra. I patrzcie. Teraz tą trzeba wywalić. Tak. I teraz go tutaj. I to. Rozjebane. Pierwsza zagadka. Teraz tak. Co to jest? Kotwica. Dobry pomysł. Spróbujemy coś zbudować z resztek żagla. O nie. Crafting. Oh no. Dwa skrzyżowane patyki. Warto by je jakoś przymocować do siebie. Mhm. No stary. Ej, co jest? No nie wierzę w to. Klikam wszystkie liny. Ośmiornica? Nie. Ta dzielna ośmiorniczka wygląda na zadowoloną, że powierzyłeś jej tak odpowiedzialne zadanie. Yeah. Pierdolę. Chyba rozumiem, dobra. Co zamierzasz zbudować. O, jest, dobra. Pyk. Gdzie jest ostatni gwóźdź? No, tutaj. Teraz chyba czas pomyśleć o jakichś ślinkach. Dobrze. I co dalej? Świetnie. Rozjebane. Jeszcze tylko ogon. Gra od lat 7 to jest? O ja pierdolę. Świetnie. Zbudowałeś latawiec. Wieje, nie powiem. Z tym czymś. No nie, dawaj. To raz to się śmierć. A, i to tak się omija rekina. Ale to był lot. Myślałem, że trzeba go jakoś zabić. Dobra, widzę kozę. A co to? Dobra, mam butlę i mam papier. Bez klucza ani rusz. Fakty. Witam. Klucz ukradnij. Chciałbyś pożyczyć mój klucz do lasu, tak? Musiałbyś wyłapać najpierw moje gęsi. No, zgasł mi ogień. Powierzyłem piptaszkowi rozpalenie go, ale coś mu nie idzie. Dobra, piptaszek, dawaj. To wszystko jest takie nowe dla niego. O kurwa mać, nie, sorry, pospali... Okej, dobra, nie pali się dom. A czy jak długo... Dobra, główka pracuje. Dobra, jest butla. O kurwa, dobra, wal. Serio? Czy on... Co on robi? Co jest? Dlaczego? Jakim prawem? Jakim prawem to tak działa? Nie akceptuję tego jako odpowiedź. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Spali się. Wow. Oj, wypaliłeś dziurę w mapie. Ojoj, wypaliłeś dziurę w mapie. Ojoj, wypaliłeś dziurę w mapie. Nie, tam było coś. Ojoj, wypaliłeś dziurę w mapie. Ojoj. Już? Dobrze. A, dobra. Kliknij. Ojoj. Ojoj. Zagadka logiczna dla dziecka. Ojoj. Dobrze. Kliknij może... Nie klikaj myszki tak mocno. Dobrze. Dobrze, postarajmy się. Czy nie wystarczy tyle? Powinno wystarczyć tyle. Spróbuję jeszcze kliknąć tu, bo tu jest takie kółko.
Okej, okay, to teraz tu. Ale już się boję klikać. Już nie może nie. Od czubka wulkanu najlepiej zacząć. Ojej. Dobra, no nie wiem, no bo tu jest jeszcze i tu, wyraźnie widać. Dobra, ryzykuję. Ojoj, wypaliłeś dziurę w mapie. Dobra! Coś ci nie idzie odczytywanie mapy. Nie. Miałem tego nie robić, ale nie mogę patrzeć jak się będziesz. Mam dość. Proszę weź sobie jedno. Mam dość. Wódz kurczaka z wioski pomoże ci przeczytać to, co jest napisane na mapie. Dziękuję. Rzućmy okiem na mapę. Ale się wyłączyło wszystko. Czyli tak, trzeba wejść tu, tu są jakieś te, potem tu, przez wulkan przejść i jest się u celu jakiegoś. A więc chcesz wyłapać gąsi? A, dobra, ty go... no gęsi. Gęsiątka wy moje! A, nie. Nie. Nie, co ja mam je łapać? O mój bo, ojejku, ojoj. No brawo, dobra. Brawo! Rozwalone od razu. Możesz pożyczyć klucz. Dobra, mam klucz. Idziemy stąd. No! Na razie. Dobra. Oj, oj, oj. Na wężu jak na lianie powinno się dać. No, pierwsze koty za płoty. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Urw! Okej, okay, okej. Okay. No nie. No nie! Speedrun, speedrun, speedrun! Pyk, pyk, pyk. Jak ja mam to przeskoczyć? Jak ja mam to przejść? Dobra, ryzykuję. Lecę na krokodila. Dobra, jeszcze raz. Spokojnie, to jest łatwa gra dla siedmiolatków. To nie jest nic strasznego. No, pierwsze koty to jest głowy. Łatwa gra. No nie da się, nie da się. Nie da się. Nie da się na krokodila. To pytasz naszego brata, żeby to przy... No właśnie tak bym chciał. No dało doskonale. Się! Dało jeszcze się! Trzeba szybko! I będziesz w wiosce. Okej, okay, dało się. O, ale się stresuję teraz. Ole, nie, 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 to się nie liczyło, nie liczyło się. Jedziemy, jedziemy. Więc tak, jak on, żeby nie patrzył. Jest! 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 O nie! Nie! Co tu się dzieje? Dziś wieczorem będziemy jeść jaja! Piraci rządzą! Co to za audio? I co teraz? Co to jest? Nie! Jezu. Nie! Nie! Co się dzieje tu? Ma przystąpić do oficjalnej trzustrzeszki! Te audio, nic nie słyszę, nie rozumiem co oni mówią. Chciałbym kiedyś polecieć w kosmos do gwiazd. Co? Idź, idź stąd, Reksiu, idź. Te kokosy wyglądają na świetną broń. To jest Donkey Kong w drugą stronę. Ja mam iść? Ale to ja mam po prostu zrobić to? Majtku! Aha, o nie, miałem zrobić to. Chill, chill, chill. Cholera, hitboxy, hitboxy, gigalagi. Jedna pieczeń, nie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Cały czas zastanawiam się nad tym, że te kury są tak przedstawione, ale nie zagłębiajmy się w to po prostu. Piraci prędko tu nie wrócą. Dobra, rozjebani. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów. Dzięki, kury. O nie. Czy to jest dalej kura? To są kury z KFC. Pomyślcie sobie o tym chwilę. To są kury zwykłe, wolny wybieg. To jest kura na sterydach. Bez klejtu od królewny nie wpuszczę. Wracamy. Tu będzie królowa.
Hello. Dam ci go. Ale najpierw musisz wypełnić dla mnie dwie misje. Zepsuła mi się płyta z ulubionym utworem. Gdyby udało ci się... O nie, proszę, błagam, niech na butlach zagramy. Wszyscy producenci, samplujcie. A to? Kurwa nie. Ja żartowałem, że będę musiał na butlach to zagrać. Yeah, pierdolę. Tak. Elo. Sama Perfect pitch hearing. Lata doświadczenia w FL Studio. Chcę, żeby co dzień rano śpiewali mi. Wiem. Moi poddani. Tam oni, te kury też miały, śpiewały. Sama melodia. Ja jebie. I to tak będzie teraz cały czas. Udało się. No dobra, teraz te perły, nie? Perły. Czy perły będą tutaj? Nie! Niorek! Nurkujemy po perwę. O, go, go, go. Jak mam ją wziąć? Dobra, bierzemy partiami. Co to by wychujać meduzę? Ojej, pływa tylko pod kątem. Dobra, i jazda do góry. Teraz jest ta cięższa część. O Jezu, tam jest tyle tego gówna. Dobra, dobra. Misja specjalna. Rozpierdolimy to. Bierz to, bierz to. Dobra, wracam na górę, wracam na górę. Wracam na górę. Nie! O, prawie umarł. Prawie. Almost. Już była animacja śmierci chyba. Odpierdalam perłę i spierdalam. Proszę, bierz ją. I co? O, już nie trzeba nic więcej. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd szybko, bo kury pierdolą. Proszę bardzo, zapraszam. Miło pana poznać. Kłaniam się. To było śmieszne akurat. First funny, first funny. Witamy w świątyni Boga Twaroga. O nie, Boga Twaroga. Jeśli odgadniesz. O nie, takie, o nie, takie. Nie, nie takie zagadki. O, najgorsze. Przypomina mi się. Im zimniej, tym bardziej się rozwieram. Im cieplej, tym bardziej się ubieram. Kim jestem? Drzewo, drzewo. Świecę na niebie, ale naprawdę nie świecę. Księżyc. Już bym przeszedł. Oczywiście. Już bym przeszedł. Co jest cięższe? 2 kilo puchu czy kilo stali hartowanej? Chyba kilo. Steel's heavier than feathers. Dobra. Powodzenia! Rozjebane. O, wow. Mapa podziemi. Warto to chyba sobie zapamiętać. No, to daj mi chwilę. No ja pierdolę. Nie, Frodo, nie. Nie możesz teraz się wycofać, Frodo. Aha, mapę mam. Mam mapę. To nie wygląda jak mapa. Co to w ogóle jest? Boże święty. Lepiej nie wchodź tam po ciemku. Może jakaś pochodnia. Stary, teraz? Teraz to mówisz? Beznadziejne dorabianie czasu rozgrywki. Przez twórców. O nie. Czy jak wrócę, to wyjdę gdzie indziej? Nie ma nawet pokazanego tego. Którędy co łączy? Załóżmy, że trzeba się wracać ciągle. Let's do the baby logic. Nie, no nie ma chuja, że to będzie to. Nie ma chuja, że to będzie to. Let's go. No i za pierwszym znowu. Siup. Hits. Pierdol. Do nieba. Dobrze. Nie. Nie. Więcej skakania. Dobrze. Wiesz co? Wydawało mi się, że tam, gdzie chodziliśmy z pochodnią, na ścianach były jakieś obrazki. Nie denerwuj mnie, gościu. Gdzie są te obrazki na ścianach? O Boże. O Jezu.
Jest! Jest, jest! Moment. informatyczny zeszyt, w którym kreślone są notatki do czegoś tam. Tak, w dół, tak, tak, tak. Tak, w dół, tak, tak, tak. Dobra. Macie, to jest tak chore. GM miał tutaj za dużo wolnego czasu. Dobra, mam to. Zapisane. Dawaj! Jest! Morze lawy pokonane. Wszystko w zeszycie mam! Będzie do dungeon... Pierwszy dungeon przejdziony. O! Co tu się... Co to jest? Jak mam to przejść? Idziemy! Go, go, go! Dobra. Pierwsze zrobione. Teraz drugie. Nie! Te płomienie, ja nie widzę ich za bardzo progresji. Dobra, jazda! Jest! Co to jest za dźwięk? Chcesz wracać do pajączków? Teraz? Nie chcę. Kiedy stoimy przed statkiem kosmicznym? Kiedy prawie dotarliśmy na drugą stronę wulkanu? Nie. Czekaj chwilę! Co to jest za dziwny GM w tej grze? Przed czym? Co? O, jakie duże działo, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Dobra, ale... O cholera jasna. Tu jest teleport. To jest gra point and click, ale nie ma nic z myślenia. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Okej, jestem. Teraz, go, proszę, do góry, jest! Nie działa, co my zrobimy? Jaka kosmiczna technologia uruchamia tę machinę? Czy widzicie to? Widzicie to? It's funny. Aha, wtyczka od żelazka. Żegnaj kamieniu, ty. Żegnaj kamieniu, ty trafiony! O, oh, wow. Zdrobny pył. No dobra. Jeszcze raz. Od początku, powolutku. Myślę, że te tajemnicze kosmiczne przyciski służą do kalibracji działań. Czy widzicie to? Nie, mruga mi. No dobra, jeszcze raz. No dobra. Jeszcze raz. Zdrobny. No dobra. Jeszcze raz. No dobra. Nie. Jeszcze nie. Raz. Nie. Pył. Nie akceptuję tego. Proszę usunąć zdrobny te kamienie. Pył. No dobra. Jeszcze raz. No dobra. Dobra. Hurra! Jest. Wolna. Jest. Nie. A mogę się tepnąć tam? Spierdalam. Dobra, o co chodzi teraz? Jaki jest problem teraz? Mogę przestań zajmować się głupstwami typu może wróćmy pod wulkan i znajdź wreszcie ten skarb. Gwarantuję ci, że wszystko co jest potrzebne znajdziesz tutaj. Ty, jak ja na mój gust da. Te papugi. Ups, miałem nic nie mówić. Zwietrzałego! Dasto! Uparty! Ja myślę, że one zdania mówią. Dupia, dobra. Zeszycik to jest dobry pomysł. Dasto, deczek, zwietrzałego, grogu, sezamie, uparty, otwórz się. Jest! Już! Dobra, wchodzę. Lód! Nie patrzyłem. Czego ja szukam? Tak jest, skarb jest nasz. Dobra, teraz! Brać go, szczur! Dałeś się nabrać! To nie była prawdziwa kura, tak jak myślałeś! A, to była... Na statek z nim! Czemu? Czekajcie! Jezu, to jest taki...
To jest taka malutka łódeczka. Co to jest? Co to jest za dźwięk? Ach, gdyby zastępca kapitana mógł przeczytać, co na mapie napisał kapitan Ogryzek. Nie, no tylko tych... Szkoda, że kapitan wypadł za burty. A, dobra, teraz zrozumieli. Fuck? Początek, powrót do początku gry. Okej, okay, więc oni zejdą tu. Spadaj stąd, spadaj! Dobra, włazić tam. A ten chłop to dobrze czy źle? Dobra, to już coś się dowiedzieliśmy. Obrót! Nie da się im tego obrócić. To jak oni mają to zrobić? Reksia klikać? A, dobra, on nasłuchuje wtedy. Jo, dobra, dobra, dobrze. Dobra, czyli tak, oni muszą zejść, przejdą ob... Tak, i to trzeba... To im muszę... Tak, tak, tak. I teraz tak, oni zejdą tu, wejdą tu, zejdą tu i zejdą tam i to im obrócę. Dobra. No idź tam na dół. Co ty zrobisz? Co? Włącznik po ciemku znaleźć? I ja pier... Dobra, mam. Wow. Dobra, wiem co muszę zrobić. Po prostu Reksio działa na wszystko. Dobra. Jest! Jest! Kapitan żyje? Pies miał dostarczyć nam skarb? Oficjalnie! No, no! Wszystkich nas. O to chodzi! O to chodzi! Powodany oto dzielny Reksio odzyskał skarb piratów i pomógł odszukać zaginionego kapitana Ogryzka. Powinno wystarczyć tyle. Dzień dobry. Kontrola legalności oprogramowania. O nie! Przepraszam za przerwę w przygodach Reksia. Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem Przegrywasz, przegrywasz. Proszę wprowadzić hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. Jest to... jest to tak, jest to koza, taki ten, taki szary gość, Reksio i taki jakiś z czapką taką. Podoba mi się to, że z inwentory itemy jakby używane są automatycznie. No to w drogę. Dzień dobry. Kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę w przygodach Reksia. Prowadzimy akcję antypiracką. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. Dobrze, dobrze. Czekajcie. O, już mam, bo nie mogłem znaleźć. O, dobra, mam. Nie wiedziałem, na której stronie. Hasło prawidłowe. Oczywiście, że prawidłowe, bo mam w mojej książeczce.